Projekt FIVE jest to projekt finansowany z projektu PO Ryby. Realizujemy go wspólnie z Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. I jest to projekt ukierunkowany na docelowo zwiększenie populacji szczupaka w Zatoce Puskiej. Oczywiście, jeżeli chcemy osiągnąć taki cel, można sobie wyznaczyć kilka takich etapów do tego celu. Ten, w którym się teraz znajdujemy, jest wypracowanie metodyki podchowu na rybku z dostosowaniem do zarybień wód słonarnych. Rzecz w tym, że standardowo wykorzystuje się na rybek, który jest podchowany w wodzie słodkiej. I taki słodkowodny, można powiedzieć, na rybek wrzucamy bezpośrednio do słonawych wód, na przykład Zatoki Puskiej. Nasza idea jest taka, żeby przygotować ten narybek do tego szoku poprzez przygotowanie go w ciągu tygodnia, 10 dni i stopniowe zwiększanie zasolenia już na etapie podchowu, tak żeby zarybiając ograniczyć potencjalnie szkodliwy wpływ zmiany zasolenia. Ucieszyliby się z dużej liczebności szczupaka w Zatoce Puskiej zarówno rybacy, wędkarze, jak i turyści. Z punktu widzenia ekologicznego myślę, że też mogłyby to być skutki pozytywne, na przykład zmniejszenie populacji barki byczej i ciernika. Natomiast myślę, że to, co dla nas jest najważniejsze, to wsparcie rybołówstwa Zatoki Puskiej. Myślę, że wszelkie formy wsparcia są mile widziane. Moglibyśmy wyprodukować z dużą łatwością rybek żerujący w ogromnych ilościach, który jednak zazwyczaj przeżywa stosunkowo słabo zarybienia. Natomiast to, co staramy się robić, to zarybienia z rybkiem już letnim, dużym, wielkości przynajmniej 7-8 cm. Oczywiście ten, który wypuszczamy, ma nawet więcej, 10, 11, 12 cm, więc są to już duże ryby, które mają naprawdę duże szanse na przeżycie. I jest to cel dosyć ambitny, z tego względu, że też wymaga dużego zaangażowania. Wyhodować na rybek żerujący to jest kwestia 2 tygodni, stosunkowo małe nakłady finansowe, natomiast w przypadku podchowu takiego na rybku już 10-12 cm wymaga to mniej więcej 2 miesięcy pracy i pewnych nakładów finansowych. W przypadku zarybień szczupakiem taką efektywną metodą jest właśnie zarybianie jak największym narybkiem. Myślę, że ten 10-12 cm to już jest bardzo dobra strategia. Projekt jest przewidziany na 3 lata. Rozpoczęliśmy go w zeszłym roku, kontynuujemy w tym, w przyszłym roku kończymy. Dzięki projektowi byliśmy w stanie uruchomić nasze laboratorium eksperymentalno-hodowlane, co daje nam też na przyszłość możliwości realizacji prac podchowowych już po znacznie niższych kosztach, gdyż posiadamy zaplecze, doświadczenie. W ciągu projektu myślę, że wpuścimy około 350 tysięcy sztuk na rybku letniego, takiego dużego. No, taką najkorzystniejszą strategią byłoby realizowanie jakiegoś wieloletniego, czy przynajmniej kilkuletniego programu zarybiania wód Zatoki Puskiej na rybkiem szczupaka. Najlepiej połączonego też z restytucją miejsc rozrodczych i miejsc, gdzie szczupak mógłby się rozradzać. Myślę, że jest to tak dobra strategia, że warto o niej myśleć i warto podjąć trud, żeby może wypracować w sposób na to, żeby znaleźć miejsca, gdzie szczupak mógłby się rozradzać w sposób naturalny. Bo zarybienia oczywiście są skutecznym sposobem, natomiast dopóki będą prowadzone zarybienia, oczywiście sytuacja będzie się polepszać, przestaniemy zarybiać w ciągu kilku lat, coraz się pogorszy. W obiekcie, w którym się znajdujemy, mamy kilka sal umożliwiających zarówno prowadzenie prac welęgarniczych, podchowowych, jak i eksperymentalnych. Generalnie jest to obiekt nastawiony na pewnego rodzaju kompromis, dający możliwości zarówno prowadzenia prac małoskalowych na poziomie właśnie eksperymentalnym, ale również, gdyby były takie potrzeby, wykonanie podchowu na rybku, na przykład szczupaka, w całkiem dużej liczebności. Także dzięki temu, że mamy zarówno zbiorniki do podchowu, jak i układy welęgarnicze, jak i układy eksperymentalne, jesteśmy w stanie prowadzić, w zależności od potrzeby, różnego rodzaju pracę. Z jednej strony szczupak jest kanibalem i dość szybko rozpoczyna zżeranie swoich kolegów w basenie. Tutaj takim sposobem na powstrzymanie tego kanibalizmu jest intensywne żywienie. Czym intensywniej je karmimy, tym bardziej brudzimy wodę, tym bardziej rośnie ryzyko pogorszenia warunków.
a wręcz dużej śmiertelności. Więc tutaj musimy balansować pomiędzy intensywnym karmieniem, redukującym kanibalizm, a sytuacją, kiedy możemy doprowadzić do śmiertelności wynikającej ze złych warunków chemicznych wody. I wystarczy blisko ryby przejechać. Wtedy wiemy, że ryba jest znakowana i możemy wyciągnąć z niej znaczek i odczytać numer. Wtedy jesteśmy pewni co do serii, miejsca i daty wypuszczenia ryby. Na znaczku jest wygrawerowany numer. Tak jak wspomniałem wcześniej, w trakcie znakowania znaczek jest dosyć mikroskopijny. Ma długość 1,1 mm. Metoda sama w sobie jest efektywna i retencja znaczka jest praktycznie 100%. Śmiertelność po znakowaniu jest praktycznie zerowa. Każda sztuka na rybku, którą wypuszczamy, została oznakowana znaczkami CWP. Dzięki temu w przyszłości, jeżeli złowimy te ryby już, no, miejmy nadzieję, jako dorosłe, będziemy w stanie rozpoznać, czy taki szczupak pochodzi z naszych zarybień, czy też pochodzi z naturalnego tarła, jeżeli ma ono miejsce w ogóle w Zatoce Puskiej. Co więcej, prowadząc podchów tutaj zarówno z dostosowaniem do wód słonawych, jak i podchów w wodzie słodkiej, te ryby są znakowane w różny sposób i również będziemy w przyszłości w stanie rozróżnić, czy szczupaki, które przeżyły, czy one pochodziły z tego podchowu z dostosowaniem do wód słonawych, czy pochodziły z podchowu tradycyjnego w wodzie słodkiej. Dostajemy tylko informację, że taka ryba została złowiona, pochodziła z naszego zarybienia. Dostajemy informację o tym, jakiej była wielkości. Wielkość 30 cm często są w stanie osiągnąć już późną jesienią w roku, w którym są zarybiane. Ryba rośnie bardzo szybko, zwłaszcza jeżeli dokonujemy zarybień już takim dużym narybkiem. Dla nas jest to, jak wspomniałem wcześniej, pierwszy etap stworzenia dla nas możliwości dalszych prac, jednocześnie wypracowanie metodyki podchowu, dokonania pierwszego etapu zarybień, weryfikacji skuteczności tych zarybień. No i jeżeli niewątpliwie byłoby bardzo miło pójść dalej i najchętniej dokonalibyśmy bardziej intensywnych prac zarybieniowych szczupakiem, kontynuowanym przez kolejne kilka lat. No jest to kwestia oczywiście funduszy i możliwości zdobycia tych funduszy. Natomiast wydaje mi się, że to jest właściwa droga. Gdyby rzeczywiście być w stanie dokonywać takich zarybień konsekwentnie przez dobre kilka lat, jest szansa na realną poprawę liczebności populacji szczupaka albo na Zatoce Puskiej.